Paulina Pasowicz, zapraszam do obejrzenia Wieści z Ratusza, a dzisiaj między innymi. Sympozjum naukowe na temat współpracy między szkołą i domem. Nowe alejki spacerowe na Wzgórzu Tumskim. 15. Biennale fotograficzne w Książnicy Płockiej. W minioną środę prezydent Mirosław Milewski przedstawił projekt budżetu na 2010 rok. W ogólnych zamierzeniach projektu ważną rolę odegrały cyfry. Dochody budżetu miasta w przyszłym roku szacujemy na około 603 miliony złotych. W tym dochody własne na poziomie 379 milionów złotych, to stanowi blisko 63% dochodów. Dotacje na poziomie 53 milionów złotych, to jest około 9% dochodów. Oraz subwencje na poziomie 145 milionów złotych, to jest około 24%. Podstawowe źródła dochodów w 2010 roku stanowią podatek od nieruchomości, udziały w podatkach i subwencje. Wydatki to jest kwota 679,5 miliona złotych, w tym wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne na poziomie 156 milionów złotych, co stanowi około 23% wydatków budżetu i wydatki bieżące na poziomie 523 milionów złotych, to jest 77% budżetu. Prezydent podkreślił, że w przyszłym roku będzie realizowanych 81 pozycji inwestycyjnych, z których około 20 zostanie zakończonych. Szkoła dla rodziców, rodzice dla szkoły to temat 5. sympozjum naukowego, które odbyło się w mijającym tygodniu w Ratuszu. Spotkanie, odbywające się pod hasłem Partnerstwo, Podmiotowość, Tolerancja, było okazją do dyskusji i wymiany poglądów dotyczących współpracy szkoły z rodziną. Proszę Państwa, jak zapoznawałem się z tematyką dzisiejszego sympozjum, ta tematyka obejmuje jakby 14, tak wynika z programu, obszarów. Także nie, żeby nie przedłużać, to chciałabym wszystkim Państwu, uczestnikom tego sympozjum, życzyć owocnych obrad, spełnienia oczekiwań, a wszystkim uczestnikom wychowania i nauki w szkole wielu sukcesów dalszych prac. W sympozjum zorganizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Płocku prelegenci poruszyli kilkanaście tematów istotnych w relacjach szkoła-dom. Rozmawiano m.in. o udziale rodziców w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły i innowacyjnych metodach i formach współpracy między stronami. Podkreślano, jak ważną rolę psycholog i pedagog powinien odgrywać w życiu ucznia. Zakończył się kolejny etap remontu w parku na Tumach na odcinku od Wieży Szlacheckiej do Placu Narutowicza. Modernizacja odcinka trwała od lipca. Podobnie jak we wcześniej wyremontowanej części, trakty spacerowe zostały wyłożone granitowymi płytami. Dotychczasowe barierki na brzegu skarpy zastąpiły stalowe balustrady. Zmieniło się otoczenie pomnika Ludwika Krzywickiego. Zlikwidowano schodki, które zastąpił łagodny nasyp, a pomnik został przesunięty w stronę Wisły. Posadzono już nowe drzewa, a wiosną skwerek ozdobi roślinna pergola, krzewy i nowe trawniki. Jeśli pogoda będzie sprzyjać, w styczniu rozpocznie się remont odcinka od Placu Narutowicza do ulicy Teatralnej. Szczególnym elementem tej części parku będzie podświetlenie budynków sądów. Wyeksponowany zostanie również rosnący tam dom pomnik przyrody, który ozdobi zielona iluminacja. Po raz 15 Płockie Towarzystwo Fotograficzne zorganizowało Biennale Plakatu Fotograficznego. Na konkurs wpłynęły 342 prace z kraju i z zagranicy. Pięcioosobowe jury postanowiło zakwalifikować do wystawy 82 plakaty fotograficzne, które po raz pierwszy będzie można zobaczyć w Książnicy Płockiej. Plakat jest formą użytkową, prawda? Dziełem sztuki, ale użytkowym bardzo. Ktoś kiedyś powiedział, że każda informacja przypięta do słupa ogłoszeniowego już jest plakatem, ale przecież plakat to nie afisz. Plakat to nie tylko informacja, ale przede wszystkim dzieło sztuki, wspaniały pomysł. Tenże właśnie pomysł widać tu na każdej pracy. Pierwsze Biennale Płockie Towarzystwo Fotograficzne zorganizowało w 1981 roku. Wówczas prace były wykonywane prostą techniką, a teksty naklejane na fotografie. W dobie fotografii cyfrowej i komputeryzacji sposób wykonywania plakatów uległ znacznym zmianom. Mieliśmy do czynienia z bardzo dużym zróżnicowaniem prac, ale jednocześnie z bardzo wysokim poziomem. W naszym konkursie wzięły udział
wszystkie szkoły artystyczne w Polsce. Wzięli również udział fotograficy, twórcy z Ukrainy i z Czech. Informacji, które uzyskaliśmy, które sprawdzaliśmy w internecie, wynika, że jest to jedyny taki konkurs w Europie i co więcej, jest to jedyny konkurs fotograficzny, który przetrwał transformację ustrojową w Polsce. Także myślę, że Płock ma się czym pochwalić. Grand Prix i Nagrodę Prezydenta Płocka zdobył Paweł Błęcki. Pierwsza nagroda przypadła za Niebieską Linię Alicji Kołodziejczyk, druga za Kwiaty Zła Ewelinie Walczak i trzecia Justynie Kowalewskiej za Czas. Jury przyznało też 6 wyróżnień, chociaż już zakwalifikowanie się do wystawy pokonkursowej było nagrodą dla 82 prac. Wernisaż wystawy 15 grudnia o godzinie 18. Ja już się z Państwem żegnam, zapraszam na kolejne wieści z ratusza, a na zakończenie przypomnijmy sobie, jak wyglądały tegoroczne Mikołajki przed ratuszem. Ding dong, ding dong, spadł już śnieg, pierwsza gwiazda z nami jest. Głośno! Jest ktoś tam, ktoś kto chce, świetnie, właśnie dziś odwiedzić mnie. Miły starszy siwy pan, z wielkim workiem przyjdzie sam i dostaniesz to, co chcesz. Dzisiaj jest magiczny dzień. Cały święta będę tylko twoją muzą.